Czuję się, jakbym przyjechał na tą reprezentację pierwszy raz. Dopiero teraz tak to do mnie dociera, jak wiem, że to jest mój ostatni mecz. Nie zawsze się udało wygrywać, ale zawsze jak tu grałem, to dawałem 100%. No to było całe moje życie. Są takie daty, które zapisują się na stałe w historii reprezentacji Polski. Są też takie postaci, które zapisują się na stałe w sercach kibiców reprezentacji. I tak się składa, że jeden z takich dni jest bardzo blisko, nadchodzi wielkimi krokami, mam na myśli 16 dzień czerwca, a jedna z takich postaci siedzi obok mnie, Kuba Włoszczykowski, z orzełkiem na piersi w narodowych barwach. Kuba, dobrze Cię widzieć znowu właśnie w tych barwach. Witam bardzo serdecznie wszystkich przed kamerami. No, tak sobie popatrzyłem na te ostatnie lata, w zasadzie na piłkarzy, którzy byli żegnani z taką pompką na PGE Narodowym w ważnych meczach przy pełnych trybunach. No i tak, to był rok 2019, pożegnanie Łukasza Piszka, rok 2021, pożegnanie Łukasza Fabiańskiego, rok 2023, pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego, czyli można powiedzieć, że ten rocznik 85 trzyma się mocno, jeśli chodzi właśnie o te takie no, solidne i na pewno też wzruszające zakończenia. Powiem tak, to na pewno i Łukasz, jeden i drugi, to naprawdę wielkie postacie w polskiej piłki. Myślę, że jak najbardziej zasłużone pożegnania. Chociaż z jednej strony, tak jak powiedziałeś, trzyma się rocznik 8-5, to teraz ja mogę trochę z przekorą powiedzieć, no właśnie ten rocznik 8-5 już się nie trzyma. Ale podsumowując, może też trochę siebie i swoją tą wspaniałą, można powiedzieć, przygodę, jak nie wiem, spełnienie moich marzeń właśnie przez to, że mogłem mieć tą przyjemność zagrać w tylu meczach z orzełkiem na piersi. No naprawdę coś dla mnie niebywałego i jakby mi ktoś powiedział, że przyjdzie mi przeżyć coś takiego, to nigdy w życiu bym nie uwierzył. Chociaż z drugiej strony troszkę też tam gdzieś obawiam się tego piątkowego meczu z racji takiej, że jednak no to było całe moje życie. Ta reprezentacja, odkąd pamiętam, to było moje marzenie. Zawsze w niej o niej marzyłem, później w niej grałem i na pewno trochę to to zakończenie gdzieś będzie też dla mnie takim zakończeniem wewnętrznym, czyli zakończeniem pewnego etapu i na pewno jakaś cząstka mnie będzie ten ból odczuwała do samego końca. Mhm, czyli rozumiem, bo tak naprawdę patrząc na te dwa pożegnania, no to Fabian w zasadzie całkowicie się tam rozkleił, schodząc z boiska. Piszczu chciał zachować tą kamienną twarz i nawet namówił ostatnio, że był taki moment, że kropla potu napłynęła mu do oka i bał się, że zaraz będzie szyderka, że poleciały łzy. To rozumiem, że tobie raczej bliżej do tego, co zrobił Fabian, tak? Czy co wydarzyło się gdzieś w głębi niego? Myślę, że będzie ciężko mi po prostu, żeby utrzymać emocje. Chciałbym, ale obawiam się, że jest to nawet, mógłbym powiedzieć, niemożliwe, bo tak jak powiedziałem, to jest odchodzi moje marzenie. W zasadzie te emocje u Ciebie widać od samego początku, odkąd się tutaj pojawiłeś, tak? Bo sam mówisz, że troszkę czujesz się, jakbyś tutaj przyjeżdżał na to zgrupowanie po raz pierwszy, a ja sobie wyobrażam, że te emocje są już od dobrych kilku dni albo kilku tygodni nawet, związane właśnie z tym, co się wydarzy. Właśnie jak najbardziej. I im bliżej tego wszystkiego, tym człowiek się bardziej denerwował. Nawet choćby śmiałem się dzisiaj też z chłopakami, jak jechaliśmy w autokarze, czy jak przychodziłem, że czuję się, jakbym przyjechał na tą reprezentację pierwszy raz, a w sumie część chłopaków, którzy grają w tej reprezentacji, którzy są w tej reprezentacji, to się rodziła, jak ja zaczynałem. I kurczę, no pokazuje to, ile tego czasu upłynęło, wspaniałego czasu. I tak jak mówię, no, że mimo tego wszystkiego, mimo tych 100 paru meczy rozegranych, cały czas gdzieś tam ta wewnętrzna taka motywacja, może nie tyle motywacja, ale ta właśnie taka duma z racji tego, że mogłem być tam, czy mogę być tu, gdzie jestem, jest ogromna. Poza takimi kwestiami, no pewnie trochę bardziej oczywistymi, jak właśnie gra z orzełkiem na piersi, jak wysłuchanie tego hymnu Mazurka Dąbrowskiego, są takie rzeczy, które
zdarzają się tylko w reprezentacji, które czuje się tylko tutaj na zgrupowaniu i tak naprawdę gra w jakimkolwiek klubie ci tego nie zastąpi? Ja myślę, że zwycięstwa w reprezentacji, mecze w reprezentacji, to wszystko jest troszkę inaczej. Inaczej wygląda, inaczej smakuje niż granie w klubu. Jednak również z racji tego, że w tej reprezentacji nie spotykasz się tak często, z racji tego, że no ja mam duże przywiązanie do barw i do tego, że mogłem reprezentować swój kraj, no to była dla mnie ogromna mobilitacja. Nie, oczywiście nie mówię, że w klubie nie i zawsze, nawet chyba w sumie powiedziałem, że to, co mógłbym powiedzieć i jakbym mógł podsumować mój okres w reprezentacji, to na pewno w ten sposób, że nie zawsze się udało wygrywać. Udało się również wygrywać. Przeżyliśmy momenty piękne, przeżyliśmy momenty rozczarowania, ale zawsze jak tu grałem, to dawałem 100%. Mówiłeś kiedyś, i to gdzieś często było cytowane, że ty nie chcesz mieć takiego meczu pożegnalnego w reprezentacji, że w zasadzie no to kiedy zakończysz karierę klubową, to naturalnie będzie oznaczać, że kończysz też karierę reprezentacyjną. Tak sobie myślę z perspektywy czasu, że to pewnie też trochę się wiąże z tym, o czym ty mówisz, co się rozgrywa wewnątrz ciebie, tak? Czyli te emocje, to wszystko też taki symboliczny wymiar tego dnia, prawda? Na pewno tak. No, ja też trochę podchodzę do tego, że to jest... No tak jak powiedziałem, coś w pewnym sensie odchodzi na zawsze. I też właśnie to jest to, że to marzenie, które miałem, jak byłem młody, potrafiłem spełnić. I może też dlatego tak ciężko mi w tym momencie to zrozumieć. Nie chcesz tego oddać. Bo w sumie dopiero teraz tak to do mnie dociera, jak wiem, że to jest mój ostatni mecz. Mimo tego, że 4 lata nie grałem, to aż tak bardzo mi nie przeszkadzało. Naprawdę, ale teraz to do mnie zaczyna docierać i... Ale cóż, no myślę, że damy radę i dalej będziemy kibicować, jak to robiliśmy, czy jak to robiłem do tej pory. Zawsze będę wspierał reprezentację i zawsze będzie to dla mnie naprawdę ogromna nobilitacja, sam fakt, że mogłem w tej reprezentacji grać. No dobrze, zaczęliśmy postaciami Łukasza Piszka i Łukasza Fabiańskiego. To są takie postacie, które można powiedzieć, że towarzyszą ci w ogóle od samego, samiutkiego początku tej reprezentacyjnej kariery, jeszcze nawet przed tą kadrą A. Kadra U19, prawda? Trenera Andrzeja Zamilskiego, to tam się pierwszy raz spotkaliście, to były eliminacje Mistrzostw Europy, tak? Tak. Ja z Łukaszem Piszkiem jeszcze się poznałem w internacie w Zabrzu, troszkę wcześniej. Fabiana poznałem na kadrze. No i w sumie tak się nasze drogi połączyły dokładnie. Później praktycznie, no nie praktycznie, ale trwa to do dziś. No i to jest też coś pięknego, bo każdy z nas naprawdę osiągnął coś dobrego w sporcie i też to, co dla mnie ważne, że każdy z nas ma taki gen człowieka w sobie. Znalazłem taki cytat z przewodnika z UEFA przed tym turniejem do lat 19 z 2004 roku. I tak, jest tam wzmiankę o tym, na kogo warto zwrócić uwagę z reprezentantów Polski. I jest mowa o Sławomirze Peszce z Wisły Płock, o Grzegorzu Szymanku z Górnika Łęczna, Grzegorzu Barczaku z Zagłębia Lubin, o napastniku Gwarka Zabrze Łukaszu Piszczku, bramkarza Mieszko Gniezno Łukasza Fabiańskiego, którego na testy na Hajber chce zaprosić Arsen Wenger. To też taka stawka już na tamtym etapie. To też pokazuje to, że twoje nazwisko się tam nie pojawia, że ty jeszcze w tamtej reprezentacji, jeszcze na tamtym etapie nie byłeś taką postacią wiodącą tej młodzieżowej kadry. Nie. Ja wtedy, można powiedzieć, że wskoczyłem do tego pociągu w ostatnim momencie. Zostałem powołany na konsultację przez trenera Zamilskiego do Bielska, do Żywca. Tam rozegraliśmy mecz i w sumie byłem jedną z ostatnich osób, która z tamtych konsultacji zdołała wejść do tej reprezentacji, gdzie Łukasz Fabiański, czy Łukasz Piszczek, czy tak jak wspomniałeś Peszkin, to byli zawodnicy, którzy już w tej reprezentacji grali. Ja grałem wtedy w czwartej lidze w KS Częstochowa. Także to już dla mnie było coś naprawdę coś fajnego. No, tak jak powiedziałem, że to dla mnie obojętnie, czy to była kadra U19, czy
U21, U23, z tego co rozmawialiśmy, tak. Tam chyba też był jeden mecz. Czy pierwsza reprezentacja to była rzecz, to było spełnienie kolejnego marzenia. Właśnie, ale generalnie u Ciebie się nie nazbierało wiele tych spotkań w młodzieżowych reprezentacjach, prawda? Ani U19, ani U21. Tu akurat jesteś w pierwszym składzie, ale niewiele było takich meczów właśnie młodzieżowych reprezentacji, gdzie Ty jednak już stanowiłeś o sile tych drużyn. Poznajesz to był mecz w ogóle z tego zdjęcia? Polska-Łotwa, z tego co sobie chyba dobrze przypominam. Strzeliłem chyba bramkę, też taką z pierwszej piłki powinienem strzelić, ale trafiłem w nogi właśnie obrońcy i dobiłem. To pierwszy w ogóle gol, nie? Z orzełkiem tak, w piersi. Tak. No fajne wspomnienie, fajne przeżycie, tylko że tak jak powiedziałeś, ja w reprezentacji do 21 lat chyba zagrałem 3 albo 5 spotkań, nie było tych spotkań dużo. Też siłą rzeczy nie mam aż tylu wspomnień z tego okresu i też to troszkę temu było. Myślę, że tu jest rzeźnik, Szałach, tak, Bander, Smoła, Wojtkowski, Fabian. Grzegorz Wojtkowiak, tak? Wojtkowiak, tak, ale zganiać jest. Te charakterystyczne blond włosy, Fabian, tak? Fabian, Telich i chyba to był Kucharski? Dawid Kucharski. Cały czas jesteśmy tacy młodzi jak na tym zdjęciu. Tak jest. Możemy przejść do meczu, który na pewno w pamięci Ci mocniej zapadł. Zarabią Saudyjską w Riyadzie. To też taki mecz, który no, podejrzewam, że musi zostać w pamięci jako debiut reprezentacji Polski, ale to w ogóle był chyba taki bardzo gorący mecz, bo zdaje się, że Wy tam jechaliście już na stadion z eskortą wojska. Pamiętasz w ogóle całą tą sytuację? Wiesz co, ja byłem tak skoncentrowany na tym i może też tak przejęty tym, że będę grał, będę debiutował w reprezentacji, że tego nie pamiętam. Pamiętam, że wchodziłem z Fabianem. On też debiutował wtedy. Dwie bramki strzelił Łukasz Sosin, tak. Wiem, że było bardzo gorąco w tym meczu i to, co pamiętam, to strasznie się stresowałem. To był taki moment, w którym Ty mówiłeś wprost w kilku wywiadach, że podejmujesz tę rękawicę, że walczysz, jako że to był okres tak naprawdę przygotowań do Mundialu w Niemczech w 2006 roku, że walczysz właśnie o to, żeby ten bilet do Niemiec dostać. Jedno z rozczarowań związanych właśnie z kontuzjami, prawda? Mundial 2006, Euro 2008 to są takie dwie historie. Które... No z tym Mundialem właśnie było tak, że z tym Mundialem właśnie w 2006 roku, że teoretycznie miałem kontuzję pleców, ale okazało się, że ona nie była na tyle poważna, żeby mnie wykluczała z tego. I dopiero później się dowiedziałem, że byłem brany pod uwagę na ten mundial. A Euro 2008 to już trochę inna historia, bo tam w zasadzie last minute dodałeś dużą szansę Łukaszowi Piszczkowi, tak? W jednym z treningu poczułem, naderwałem mięsień dwugłowy. No i okazało się, że nie pojechałem na te mistrzostwa Europy. Pamiętam, że byłem strasznie rozczarowany tym, że jak wracałem z lotniska, jak mnie brat odebrał, to w sumie przez 3 godziny nie rozmawialiśmy ze sobą, bo to był w sumie pierwszy nasz historyczny awans na Mistrzostwa Europy jako reprezentacji. Ale jak pojechał Łukasz na te Mistrzostwa zamiast mnie, to też się cieszę. Bolało troszkę mniej, tak? Dokładnie. A zwłaszcza, że to był też taki moment jednak dla Ciebie dość pozytywny, prawda? Jak tak sobie spojrzałem na tę część, w zasadzie na ten początek sezonu 2007-2008, to sierpień 2007 roku, debiut w Bundeslidze, bodajże 12 sierpnia, 10 dni później, ten pewnie jeden też z bardziej pamiętnych meczów reprezentacji, mecz z Rosją, w którym strzeliłeś gola i zaliczyłeś asystę do Jacka Krzynówka, więc no to już był taki moment, w którym Ty miałeś prawo czuć się ważną postacią tej reprezentacji. No bo właśnie to wszystko jeszcze też można powiedzieć, że powstawało troszkę wcześniej. Ja sobie też przypominam taki cięższy moment w reprezentacji po meczu Polska-Finlandia 3-1, w którym zagrałem bardzo słabo i zostałem zmieniony w pierwszej połowie. I pamiętam też trenera Bena Hakera, który mi powiedział po tym meczu, że on we mnie wierzy cały czas i że będę... że zobaczy, że wszystko dobrze się skończy i w sumie to też mi dodało takiej dużo wiary i w sumie następny mecz był z tego, co sobie przypominam, z Serbią i wtedy też wszedłem na te parę minut, już było zupełnie inaczej i to też później pozwoliło mi na to, żeby w tych eliminacjach grać praktycznie w każdym meczu, z tego, co sobie przypominam, albo w większości. Pamiętam, że ostatni mecz, czyli Polska-Belgia na Stadionie Śląskim, gdzie ja wtedy już, tak jak wspomniałeś, grałem w Borussii. Pamiętam, że trener do mnie przychodzi i mówi, że nie będziesz grał w tym meczu, tylko wejdziesz z ławki. I to było dla mnie też znowu, ale okej, no jakby... Oczywiście, że
Zawsze jak nie grałem, to chyba każdy sportowiec ma to, że się denerwuje, ale zawsze starałem się to moją całą złość wyładować i pokazać, że po prostu trener się mylił. I to jest jedyna słuszna droga dla sportowca właśnie, żeby w ten sposób okazywać to swoje niezadowolenie, a nie w sposób wyładowywania w szatni, bo to jest tylko i wyłącznie z pożytkiem dla drużyny. I w sumie wszedłem w przerwie, z tego co sobie dobrze przypominam, wygraliśmy ten mecz 2-0 i wszystko się dobrze skończyło i tak zrobiliśmy ten pierwszy awans na Mistrzostwa Europy w 2008. To nie sen, to naprawdę rozpoczyna się Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Co przychodzi się do głowy tak w pierwszej chwili, w pierwszym skojarzeniu właśnie z Euro 2012, bo to taki turniej, który no tak bardzo wielorako można z perspektywy polskiej rozpatrywać. Ogromne rozczarowanie to jest przede wszystkim, bo no, graliśmy u siebie w kraju, chcieliśmy zrobić wszystko, żeby dać ludziom radość i poczucie naprawdę takiego szczęścia. Z drugiej strony, jak teraz przez pryzmat tego czasu oceniam nawet te mecze niekiedy, jak sobie w ostatnim okresie włączyłem, to na pewno mecz z Grecją, zresztą trenerem był obecny trener reprezentacji, to w tamtym meczu myślę, że przy większym doświadczeniu drużyny, które mieliśmy później, byśmy tamtego meczu nie przegrali. Ale to, co na pewno było w tamtych meczach na Euro, to nie graliśmy jako drużyna słabo, w mojej ocenie. Ja wiem, że wynik końcowy był niezadowalający i tak jak powiedziałem, ja czułem też ogromne rozczarowanie, ale jak patrzę przez pryzmat lat i tego doświadczenia, które zebrałem, to w pierwszym meczu z Grecją do przerwy powinniśmy zamknąć mecz, czego nie zrobili, mieliśmy do tego sytuację. W drugim meczu z Rosją, gdzie Rosja była faworytem, był remis, gdzie oczywiście można powiedzieć, że mogliśmy ten mecz przegrać, ale nie było takiej przewagi, na przykład jak mieliśmy w pierwszej połowie z meczu z Grecją. No i w meczu z Czechami mieliśmy swoje sytuacje, żeby ten mecz wygrać. I przegraliśmy 1-0, też trochę takich sytuacji, chyba po stracie w środku pola. Jakby oceniam sobie to przez pryzmat tego czasu, który upłynął i przez pryzmat doświadczenia, które przez te lata zdobyłem. I również tego doświadczenia, że wiem, że w piłce nożnej, w sporcie szczęście też jest potrzebne. Nie jest najważniejsze. Z drugiej strony na to szczęście trzeba zapracować, ale też jest ważne. Ależ to się nam tutaj ułożyło! Czy to była impreza życia, jeśli chodzi o Kubę Błaszczykowskiego i o te ostatnie lata reprezentacji Polski, piłka z Euro 2016? Powiem tak, życia i nie życia. Bo wspaniały turniej, ale no, dla mnie zakończył się największym rozczarowaniem. Błaszczykowski! Co mocniej jakby tkwi ci w pamięci? Te dobre chwile, jak asysta z Irlandią, jak gol z Ukrainą, gol ze Szwajcarią, rzut karny wykorzystany w meczu ze Szwajcarią, czy jednak to, co wydarzyło się w karnych z Portugalią? Myślę, że u mnie trochę też działa taki mechanizm wyparcia na zasadzie takiej, że nie chcę myśleć o tym karnym z Portugalią. Dlatego staram się myśleć o tych fajnych chwilach, ale za chwilę przychodzi ta właśnie chwila z tego meczu z Portugalią i staram się w ogóle o tym nie myśleć. Czasami jest tak, że im jest trudniej, tym jest później łatwiej i tym jest lepiej, bo ty do tego turnieju Euro 2016, o czym teraz no pewnie niewielu kibiców pamięta, nie przystępowałeś z pozycji takiego człowieka regularnie grającego w klubie, będącego w rytmie meczowym. Ty wręcz musiałeś się do tego niejako na własną rękę przygotowywać, prawda? Dokładnie tak było. No, ja w sumie nie wiem, czy w tym półroczu poprzedzającym Mistrzostwa Europy, czy zagrałem 45 minut, chyba nawet nie. Ale wiedziałem, o co jest gra. Wiedziałem, że w meczu z Serbią, który graliśmy w Poznaniu, w którym strzeliłem bramkę, może być to mecz dla mnie w reprezentacji o być albo nie być. No i okazało się, że byłem.
Milik bardzo ładnie znalazł Błaszczykowskiego. Błaszczykowski gol! Yes. Brawo Kuba! 1-0 dla Polski, Kuba Błaszczykowski! 108 występów uzbierało się łącznie do 2019 roku. Jesteśmy w przededniu tego 109 meczu. Czy wśród tych 108 meczów masz jakiś taki nieoczywisty ulubiony? Taki, do którego ty wracasz być może z największym sentymentem? Ciężko mi było wybrać jeden. Może moje dzieci by za mnie to zrobiły. No. Musiałbym ich zapytać, nie wiem. Bo w sumie mój najmłodszy syn to nawet nie wie, że ja w piłkę gram. Dopiero teraz mnie zobaczył, ma 4 latka i jak miałem kontuzję kolana, to w sumie nie grałem prawie 2 lata, tak? To on nie pamięta, ale myślę, że to będzie czas, żeby powspominać, ale jeszcze postaram się przeżyć ten piątkowy mecz i wtedy będzie czas, żeby wspominać z rodziną, z dziećmi. Ciężko by mi było wybrać jeden, jedyny. I każdy jest dla mnie tak samo ważny. No pewnie możemy wybierać, że która bramka najładniejsza, nie wiem, która asysta. Mhm. No, tylko, że wiem, że znowu ja z tej drugiej swojej strony, że wiem, że te wszystkie mecze kosztowały mnie po tyle samo energii. Jasne. Trochę tej historii tutaj na stole się uzbierała, a to jest w zasadzie nie historia, tylko przyszłość. Więc na koniec jeszcze troszkę o tym spotkaniu, które przed nami, o tym, co czeka nas w piątek na PGE Narodowym. No to będzie wreszcie ten moment, w którym, jak mówisz, twój syn zobaczy, że jesteś piłkarzem, tak? Cieszę się, że będą mieli okazję właśnie mnie zobaczyć, bo w pewnym sensie też to, co robiłem, to też robiłem dla swojej rodziny. Wizualizowałeś sobie w jakimś sensie już ten mecz? Jak chciałbyś, żeby on wyglądał? Chyba nie ma wątpliwości co do tego, że ten 16 czerwca 2023 roku to u Ciebie zawsze będzie taka data zaznaczona czerwonym markerem. Nie wizualizowałem sobie, bo tego się nie da zrobić. Nawet bym nie próbował, bo ja już to czuję, że będzie ciężko. To cóż, pozostaje życie, żeby było ciężko, ale żeby było warto, żeby to była rzeczywiście taka emocja, takie wrażenie, które zostanie z Tobą i które przez te kolejne lata będzie przekształcane w zasadzie tylko i wyłącznie w coś pięknego, tak jak ta Twoja reprezentacyjna kariera, którą w pewnym sensie zebraliśmy tutaj na tym stole. Dzięki wielkie, Kuba. Dziękuję również i oczywiście również bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim kibicom za wsparcie. Dziękuję.